Być może jakość wody w Koninie jest bardzo dobra, być może to wszystko ma sens, ale niestety przy takiej gospodarce i takim gospodarzu cena wody jest za wysoka, a to urządzenie w tym miejscu właśnie już jest uszkodzone. Niestety pod nosem gospodarza takie urządzenia są rozbierane, pokradzione części i chyba prawdopodobnie wszyscy będziemy musieli pokryć to w podwyżce za cenę wody. Czy to jest fanaberia? Prawdopodobnie tak. Nie wiem, czy Pewiczanka jest potrzebna w tym miejscu, jeżeli prezydent, gospodarz nie potrafi tutaj tego wszystkiego przypilnować i te urządzenia zostały już zdewastowane. Czy rozwiązaniem jest inwestowanie w nowe urządzenie? Nie. Moim zdaniem jedyne rozwiązanie to najbliższe wybory. Po prostu trzeba zmienić gospodarza i to wszystko.